Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie chyba w siódmym już odcinku LSD Extra. Tak się złożyło, że wzięło mnie na rozmowy z fajnymi żużlowcami, więc dzisiaj po Dawidzie Rempale też młody zawodnik, ale już z Ekstraligi, chyba pierwszy raz mam kogoś z Ekstraligi. Bartłomiej Kowalski, ale najpierw czołówka, a potem jedziemy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Hej! Cześć Bartku, witaj dobry. W tym zacnym programie, który ogląda na razie setki, ale do tysiąca dobijemy za twoim pomocą. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Przede wszystkim no, widok taki trochę no, nie za ciekawy dla kogoś, kto nie wie, co ty teraz spętany tymi wszystkimi powrozami. Opowiedz jak zdrowie i jakie perspektywy. Również dziękuję za zaproszenie do tego programu. No i jeśli chodzi o moje zdrowie, no to doznałem takiego upadku na finale Mistrzostw Europy w Rydze tydzień temu ponad, gdzie się okazało, że po prostu mam złamaną łopatkę, no i tam jeszcze dwa takie troszkę mniejsze urazy kręgów szyjnych i barku. No i teraz czeka mnie przerwa w startach około 4 do 6 tygodni. Mam nadzieję, że to będzie coś szybciej, bo do tego dążę. A jeśli chodzi o samopoczucie, no to wiadomo, no nie jest najlepiej, ale nie ma się co załamywać, tylko czerpać z każdej sytuacji jakąś lekcję życia, no i po prostu brnąć do przodu, starać. Słuchaj Bartek, bo jak ja tak czytałem te twoje tam urazy, listę urazów, to się za głowę łapałem, chyba nawet tam ci pisałem przed nagraniem, że masakra jakaś. Tak jest. A to w ogóle czujesz ból jakiś teraz w tym momencie, jak ze mną rozmawiasz? Tylko nie chodzi mi o taki ból istnienia, że ze mną musisz rozmawiać, tylko fizycznie. Nie, nawet ten ból nie towarzyszy mi cały czas, on się tam pojawia, wiadomo, co jakiś czas. Ale jako tako na razie jest ok. Dzisiaj tak naprawdę dwa razy dziennie mam rehabilitację. Właśnie jestem po drugiej rehabilitacji wieczornej. No i nie czuję bólu. Jestem dosyć mocno zmrożony w miejscach, gdzie mam uraz i jest w miarę ok. Mhm. To przynajmniej mamy czas swobodnie sobie porozmawiać. Szkoda, że akurat przy takich okolicznościach, ale no tak mówią, że do wesela się zawsze zagoi, więc może jeszcze w tym roku coś pojeździsz w lewo. Tak, no do tego dążę, żeby po prostu jak najszybciej wrócić do jazdy, żeby po prostu dokończyć dobrze sezon, ponieważ nie ukrywajmy, że najważniejsza część sezonu na razie tutaj mnie omija, bo są finały tak naprawdę wielu... W dwóch ligach tak naprawdę byś mógł jeździć. Dokładnie, bo i w Ekstralidze zbliżają się playoffy i w drugiej lidze, gdzie startuję w barwach kolejarza. Opole zbliżają się playoffy. Jeszcze mnie czeka finał indywidualnych mistrzostw Polski juniorów w Zielonej Górze, który chyba 8 września ma być. No i finał drużynowych mistrzostw Polski juniorów tak samo, do którego się dostaliśmy z drużyną i tak wiadomo, że te daty się zbliżają i zobaczymy, czy po prostu będzie mi dane w nich wystartować. Zobaczymy, jak to się będzie układać. Na pewno będę do tego dążył, żeby... Proszę Państwa, jeśli na 8 września ten widok, proszę Państwa, ten widok zniknie i on wsiądzie na motocykl, to ja, nie wiem, na łyso się zgolę, chociaż to duże poświęcenie nie będzie. To tak jeszcze zapytam, co w ogóle się stało w tej, bo to chyba 4 serie odjechałeś i to się stało w 4 albo w 5. Jak to wyglądało? To się stało w moim 4 starcie w tych zawodach. Poprzednie starcie się układały w miarę super dla mnie, ponieważ byłem 2 razy pierwszy, raz przyjechałem drugi, no i w 4 moim starcie jechałem na prowadzeniu, wyprzedziłem, była mi Janka, bo jechałem 3, w jednym momencie później udało mi się jechać drugim, później wyszłem na 1 pozycję, dosyć miałem przewagę, no i jakoś tak felernie wpadłem w taką dziurę na 1 pozycji z dosyć mocną przewagą, no i tak się złożyło, że sam się wywróciłem i
No i się nabawiłem kontuzji, tak. Może trochę no, niepotrzebnie, ale to teraz wiadomo, że jest tysiące pomysłów, jak to można zrobić inaczej, żeby tego uniknąć, ale to minęło i tak to wyglądało. A to w każdej sytuacji życiowej człowiek jak myśli, że co by mógł zrobić inaczej, tak. to nie przewidzisz. No nic, tak jeszcze raz dużo zdrowia, pewnie nie tylko ode mnie, tylko od wszystkich, którzy będą oglądać. Dzięki. I generalnie sympatyków. Nie powiedziałem, że w Ekstralidze, wszyscy oczywiście wiedzą, że Bartek w tym sezonie reprezentuje Eltrux Włókniarz Częstochowa. Właściwie to można powiedzieć, że reprezentowałeś, bo Włókniarz nie dostał się do tych playoffów. Tam trochę smutno chyba, że to akurat nie Włókniarz, nie? No tak, na pewno troszkę takie rozczarowanie dla nas jako dla Włókniarza, ponieważ się nie udało do tych playoffów wejść. Też za dużo nie miałem możliwości reprezentowania tak jako w podstawowym składzie Włókniarza w tym sezonie, ponieważ początek sezonu należał gdzieś tam do mnie, a później się tak to poukładało, że... Osiem biegów chyba miałeś w tym sezonie w Ekstralidze. Tak, chyba tak. No, nie wiem dokładnie, ale na pewno 3 mecze. Z tego co wiem, u siebie, później w Lublinie, później w Toruniu. No i na tym się skończyła moja jazda we Włókniarzu w podstawowym składzie. Mhm. No właśnie, bo tutaj, wiesz co, jak robiłem sobie taki research, tak się takie modne słowo jest, przed rozmową z tobą, przed tym spotkaniem, to tak powiedziałeś chyba w przeglądzie sportowym, tak czy inaczej ja znalazłem to w przeglądzie sportowym, więc podaję źródło. Mam trzy konkretne cele, to był kwiecień tego roku. Mam trzy konkretne cele na ten sezon. Pierwszy jest taki, aby utrzymać miejsce w podstawowym składzie Eltrux Włókniarza. Drugi jest taki, aby zaistnieć w reprezentacji Polski. A trzeci to chciałbym jeździć w mistrzostwach Polski juniorów na wysokim poziomie i również tam zaistnieć. Oczywiście na bieżąco skupiam się na treningach i na każdym kolejnym meczu. To właśnie powiedziałeś, że tak sobie myślę, kurczę, no gdyby nie to Eltrux Włókniarz, to praktycznie tu masz już komplet, bo w reprezentacji zaistniałeś, ba, w Grand Prix zaistniałeś, a to też sobie. Więc ten sezon, no szkoda tej kontuzji, bo tak naprawdę to zaraz sobie przejdziemy, co by było gdyby i gdzie jeszcze się możesz pojawić, ale cele konkretne, tak chyba, nie wiem, powiedziałbyś, że jesteś zadowolony? Na pewno nie mogę być niezadowolonym, ponieważ ten sezon jest chyba dotychczas moim najlepszym, jeśli chodzi o jakieś tam wyniki. No ale wiadomo, jak to jest, że... Apetyt rośnie w miarę jedzenia. O, dokładnie, właśnie. No, ja też jeść lubię, to wiem, jak to jest. Tak, no, brakło mi właśnie tego słowa. No i no, jako zadowolony jestem, ale wiadomo, tak jak z tym apetytem powiedziałeś. Tak to jest. Byłem w tym Wrocławiu, aczkolwiek byłem w piątek, kurczę, w sobotę mi się już nie udało zostać. Wiozłeś tego Maćka Janowskiego tam przez, nie wiem, 3 okrążenia, te 3,5. Jak to w ogóle wyglądało z twojej perspektywy? Bo ja miałem wrażenie, że cały stadion tak psioczy na tego Kowalskiego, żeby puścił tego Janowskiego ukochanego we Wrocławiu. A ty po sportowemu. Nie myślałeś, żeby go w ogóle puszczać, tylko... No wiadomo, jak to jest, staje się przed taśmą, przed każdym biegiem, to wiadomo, że się chce wygrać. No, wiem, że to tak może troszkę śmiesznie wyglądać, że tam jakiś Kowalski w Grand Prix, że chce wygrać. No nie myślałem też, że nie było czasu, bo wyskoczyłem tak z rezerwy szybko i nie było czasu na myślenie, ale na pewno chciałem pojechać jak najlepiej i zrobić wszystko tak, jak najlepiej umiem. Na pewno dla mnie by to było wielkim przeżyciem w Grand Prix nawet jechać na tej trzeciej pozycji przez większość biegu, no ale niestety później gdzieś może i tak z mojej perspektywy to wyglądało, że trochę mi się nerwy wkradły, troszkę zacząłem robić też takich błędów, bo tam później też oglądałem i też to czułem, że wyjeżdżałem non stop w taki mokry i w trakcie biegu nie umiałem tego zmienić. I tam dużo traciłem prędkości, ale też nie ma co ukrywać. Jechał za mną dużo bardziej doświadczony zawodnik Maciej Janowski, który po prostu mnie wyprzedził u siebie na torze i no na pewno odbiegał ode mnie bardzo daleko swoim doświadczeniem, no wszystkim tak naprawdę dlatego. Ale na pewno to jest dla mnie taka lekcja, że wiem do czego mogę pracować, do czego dążyć, żeby właśnie kiedyś być takim zawodnikiem na takim poziomie. Powiedziałeś, że to by było coś, przyjechać na trzecim miejscu. Ja
Uważam, że dla mnie to by było coś przyjechać w ogóle do mety w takim Grand Prix, więc chyba przeżycie niesamowite w takim tym. Jest takie coś, że to jest atmosfera zupełnie coś nieporównywalne z każdymi innymi zawodami, nawet jeśli mówimy o PG Ekstralidze. Tak. To ja bym tutaj się wyłączyło. Czemu mi się to wyłączyło? Proszę Państwa, złośliwość rzeczy martwych nas z Bartkiem Kowalskim nas męczy od jakichś, nie wiem, miesiąca się umawiamy na turyzm. I zawsze coś. Dobra, no właśnie. Teraz właśnie trochę o tym włókniarzu jeszcze wrócimy, tak? Będziemy skakać trochę po tych tematach. Ten Wrocław, no super, super. Samo Grand Prix we Wrocławiu robi bardzo duże taką, wiesz... Wrażenie. Wrażenie robi, dokładnie. Dokładnie, dzięki za słowo. Myślę, że porównywalnie jest jeszcze właśnie w Grand Prix na Narodowym, to jest takie też... Mimo, że tam są różne opinie o tym ściganiu, o tym sztucznym torze w Warszawie, ale otoczka jest takie jedno, takie wow. No i tak, trafiłeś do włókniarza, znaczy tak, trafiłeś. Jesteś we włókniarzu, który w tym sezonie no naprawdę ma trzech, no bardzo was mocnych jest juniorów. Chyba każdy trener tak naprawdę się mówi, że taki komfort to fajnie by było mieć. Czujesz, że na przykład przegrałeś tą walkę, czy po prostu to jest takie coś mobilizującego, że no kurde, mam tych dwóch fajnych, mocnych kolegów, fajnie, bo jest z kim rywalizować, to też podnosi na twoje umiejętności. Właśnie jak do tego podchodzisz tak na co dzień? No na pewno to jest, no mobilizuje na pewno do jeszcze cięższej pracy, no bo jak ktoś coś robi, no to w pewnym momencie, znaczy wiadomo, każdy robi coś jak najlepiej umie. No wiadomo, ja też się przygotowałem do sezonu jak najlepiej potrafiłem. Tak samo w tym sezonie jeżdżę jak najlepiej potrafię. No i cały czas mi się wydaje, że już lepiej nie można, ale jednak tak jak się później spojrzy, jak się coś przegra albo coś jest jakiś tam zawód, to się cofa człowiek myślami do tyłu, no i sobie myśli, a może to bym mógł jeszcze zrobić lepiej. I wtedy przychodzą takie rozwiązania do głowy, że cały czas się idzie do przodu, bo się znajduje te rzeczy, w których jeszcze można było być lepszym. I no i wiadomo, no i z biegiem czasu to wszystko poprawiać, żeby cały czas stawać się lepszym i nie wiem, na przyszły sezon próbować walczyć o skład i znowu robić te kroki do przodu. No i tak mi się wydaje, że to tak może być. Jasne, znaczy to, że się na przykład nie jeździ tak z tygodnia na tydzień w tym pierwszym macierzystym ze słowo, głównym klubie, w którym tak masz kontrakt, to może być rzeczywiście frustrujące, natomiast jest ta fajna furtka dla was, dla juniorów, ta druga liga i tak właśnie, tak jak przed nagraniem rozmawialiśmy, kurczę, jesteś piątym zawodnikiem w drugiej lidze. Ktoś powie, że to jest tylko druga liga, ale to tam wcale tam, no wiesz, frajerzy nie jeżdżą, tylko konkretne nazwiska i chyba całkiem fajny wynik. Mogę ci pogratulować, tak, bo dla mnie to jest po prostu bardzo dobry wynik, tak odczuwam. Dziękuję za te gratulacje. A jeśli chodzi o ten wynik w tej drugiej lidze, no to też w ogóle na niego tam nie spoglądałem. Kiedyś tam właśnie pojawiły na internecie takie statystyki. No i faktycznie to nawet cieszy, no bo wiadomo, że fajnie jak się gdzieś tam jest w czołówce, to nieważne, że druga liga, ja też jestem mało doświadczonym jeszcze zawodnikiem i na pewno od czegoś trzeba zacząć. Cieszy mnie to i na pewno będę się starał, jeśli jeszcze będę mógł startować w meczach drugiej ligi, żeby jak najlepiej po prostu jeździć i tą średnią, wiadomo, podnosić, chociaż ta średnia to tylko pokazuje po prostu tą jazdę, bo się tak naprawdę o tej średniej nie myśli w trakcie jazdy, to nie jest główny cel. Oczywiście, to średnia nie jest głównym celem, to jest powiedzmy taka dana statystyczna, która gdzieś tam nam, obserwatorom, komentującym czy dziennikarzom daje pole do, wiesz, manewrów, kto gdzie mniej więcej w jakim miejscu jest z sezonu na sezon, bo jak ktoś na przykład w lidze miał tam 37 pozycję i nagle jest drugi, no to znaczy, że kurczę, robi postęp, nie? Oczywiście, no. Także ja uważam, że mimo wszystko, druga liga to nie jest taka liga ogórków, jak to czasami, to ekstraklasa taka, bo piłkarska to taka liga ogórków, a tutaj to tak nie...
Trzeba mieć kochonec, żeby jeździć na tym żużlu, bo ja raz próbowałem, ale to przemiliśmy. Dobrze, licencję zdobyłeś w 2017 roku, dobrze pamiętam. I powiem ci ciekawostkę, teraz ci powiem. W 2016 byłem na torze u Janusza Kołodzieja, tam w Nowodworzu, z Michałem Guzym, tam pojechaliśmy, kojarzysz jego mościa, pozdrawiamy Michała. Nagrywałem sobie taki filmik do ślubu, tam Ernest Koza się wypowiadał, Janusz, coś tam. I Michał mówi, chodź popatrzymy na tych młodzików, co tu jeżdżą, będą się uczyć. I ja cię tam widziałem i torek u Janusza taki malutki, fajny, taki tego zgrabny. I Michał mówi, patrz, jak będą z niego ludzie. No i rzeczywiście, tam pierwszy raz widziałem cię na motocyklu. Mhm. Robiło to wrażenie. Jeszcze byłeś taki młodziutki, wiesz, powiedziałbym twarz dziecka, ale już robiło robotę. No i właśnie o tej szkółce Janusza Kołodzieja, taki przedługawy wstęp. Jak tam relacje? Czy utrzymujecie kontakt? Jak ty oceniasz tą, w ogóle tą współpracę z Januszem? Bo to no, była swego czasu taka rywalizacja tutaj między dwoma szkółkami, ale to nie o tym chcę mówić nawet, tylko właśnie czemu tam, a na przykład nie tu? O tak. Mhm. No na pewno składa się wiele czynników na to, że trafiłem do szkółki trenera Janusza Kołodzieja. Na pewno jeśli ta szkółka powstała, no to od dziecka gdzieś tam na żużel chodziłem i Janusz Kołodziej był wielką postacią w Tarnowie i na pewno to był mój od dziecka idol. Jeszcze jak wyszła taka możliwość, że można pod okiem takiej osoby gdzieś tam uczyć się i próbować żużla, no to wiadomo, no to na pewno to jeden czynnik, który bardzo mnie przyciągał. Mhm. Drugi czynnik to po przemyśleniach, głównie po przemyśleniach, tam miałem, robiąc ten krok, miałem możliwość lepszego rozwoju. No i tak wiele czynników się złożyło, że miałem zaszczyt właśnie trafić pod rękę właśnie trenera Janusza, bo to jest dla mnie bardzo dużo. A jeśli chodzi o współpracę taką na ten moment z trenerem Januszem, no to wiadomo, że troszkę się ona gdzieś tam oddaliła i te drogi nam się trochę oddaliły, no bo ja... Już jesteś profesjonalistą, jakby nie patrzeć. No tak, staram, dążę do tego, żeby zostać profesjonalistą i zawodowcem w żużlu, no ale zawsze mogę liczyć na wsparcie, pomoc, czy tam mam jakieś pytanie, to zawsze mogę zadzwonić, czy jak się gdzieś tam spotkamy, to zawsze porozmawiam. No przecież spotkacie się pod taśmą i mówisz tak, daj trenę, daj, że mi tam dwa punkty. A nie, tam można oglądać powtórkę meczu, jak Leszno było, jeździło w Częstowie, to tak łatwo nie było. To łatwo nie było, tam zagadać można, śliwowice postawimy albo co. No dobra. Ja tak pytam, bo generalnie no, nie da się ukryć, no pochodzisz z Tarnowa, czy tam z regionu, nie wiem do końca dokładnie gdzie mieszkasz, ale załóżmy, no pochodzisz powiedzmy ogólnie rzecz mówiąc tutaj z rejonu tarnowskiego. Taki kibic żużla w Tarnowie, ja to może niespecjalnie, bo ja tam generalnie kibicuję wszystkim na świecie żużlowcom, ale generalnie taki kibic z Tarnowa czasem zadaje takie pytania, bo mnie też zadają. No, jest was rozsianych po świecie i by to fajną, no, z waszego tak powiedzmy pokolenia, no jest Mateusz, jesteś ty, jest Kamil w Toruniu, no i paru jeszcze innych, bo jest Kuba Jamruk i tak dalej. Piotrek Biuro. No właśnie, jest was trochę rozsianych, to fajna by była ekipa, powiem ci, że jakbyście tak się złożyli w jedną drużynę całkiem. I właśnie do tego zmierzam, czy w ogóle masz kiedyś tak w planach, chciałbyś w ogóle tutaj pod barwą tarnowską wystąpić? Nie, no na pewno to jest moje marzenie gdzieś tam na pewno skryte, żeby właśnie z jaskółką na Keblarze jeździć, bo to tak naprawdę tak samo. Pierwszy raz tutaj, że widziałem pierwsze kroki, tak samo w Tarnowie stawiałem. No i wiadomo, że od zawsze gdzieś tam moje marzenie było, żeby jeździć w Unii Tarnów na żużlu i to było takim marzeniem. Na razie chyba nie ma, albo na pewno do tej pory nie było takich możliwości,
żebym mógł tutaj startować, ale w przyszłości na pewno bym bardzo chciał. Wiesz, teraz Unia w drugiej lidze, to tak jak instytucja gościa będzie, a pewnie będzie, no to... No. Nowa Unia idzie jakaś tam. Tak, coś słychać. Słychać głośne kroki. Proszę Państwa, my nagrywamy w poniedziałek, jutro jest konferencja prasowa i przedstawienie nowego prezesa w Tarnowie, ja się wybieram, zobaczymy, co to będzie. Dobrze, znaczy odcinek puścimy pewnie w środę, już jest środa, więc wszyscy już wiedzą, co tam się wydarzyło. Jeszcze oficjalnie nie. No. To dobrze, to już wiemy. To tak, tu mam zapisane, żeby cię zapytać o plan na przyszły sezon, ale jeszcze chciałem o ten właśnie, bo tak, kontuzja jest. Jak się uda, jak ty się do tego września wykurujesz, to jest jakieś cuda natury, cuda na kiju chyba nawet. Wszystko będzie jak najszybciej, ale z głową, bo to zdrowie jest najważniejsze. Czemu wy się tak szybko goicie? Ja to jak kostkę na orliku rozwaliłem, to kurczę, chyba tam 2 miesiące się kurowałem, a ci 4 tygodnie. Co to wy jesteście jacyś tacy? A nie wiem jak to idzie. Może po prostu nie takie poważne. Nie wiem, no, nie takie poważne. Siedzi gość w kołnierzu tutaj tego. Proszę no. Państwa, to nie takie poważne, to źle tylko wygląda. Czytałem, bo nie jestem aż takim insiderem, ale czytałem, że tam jest opcja, dwa kluby przynajmniej byłyby zainteresowane dość mocno. Ty powiedziałeś, że ta faza playoff, chcesz, ona jest dla ciebie ważna i w Ekstralidze, i tam wiadomo na drugoligowym froncie, więc jest coś na rzeczy, że Włókniarz nie, ale gdzieś tam można, bo to regulamin daje ci taką możliwość, żeby wystartować, więc krujemy się i szykujemy się na Bartłomieja Kowalskiego w playoffach? No, Ekstraligowych playoffach. Tak, no na pewno chciałbym bardzo, bo to by mogło przynieść dla mnie wiele nowego doświadczenia, dodatkowo pokazania się, oraz bym dostał szansę swoich możliwości pokazania właśnie w PG Ekstralidze i to jeszcze w szczycie, może nie szczycie, ale w tym najmocniejszym, w tej najmocniejszej fazie Ekstraligi, czyli w play-off. Walka o medale. Czyli jest temat jest na rzeczy. Na pewno. Tak. Nie. No na pewno. Tylko się przydarzyła ta kontuzja i wiadomo, że to wszystko, ta kontuzja zastopowała trochę te wszystkie plany i tak dalej, ale zobaczymy. Ale przyjdzie. Na łączach jesteś z odpowiednimi osobami. Okej. A jest w grze klub czy dwa kluby? Nie wiem. Tego nie wiem. Wiem, że coś tam jakieś zapytania były, ale... No, pomidor, ale... tak? Pomidor, taka gra kiedyś była. Pomidor. Dobra, a w przyszłym roku? W przyszłym roku? Jeszcze nie wiem, co w przyszłym roku, bo jest ten i się dosyć mocno skomplikował, ale na pewno bym chciał rozwijać się w Ekstralidze. I dostać miejsce właśnie do tego składu, jeśli moja forma nie będzie tragiczna, oczywiście, no bo wiadomo, jak zawodnik jedzie słabo, no to ciężko wymagać gdzieś tam podstawowego miejsca. Ale... No to moje pytanie w takim razie jest takie, czy to Włókniarz, czy może miejsce, gdzie dałoby się pojechać częściej? Znaczy, nie musisz rzeczywiście klubów wymieniać, tylko jak myślisz o tym tak na przyszłość, no to powalczymy właśnie jeszcze, czy może się... Być może poszukamy innej opcji, nie mówimy, że na pewno, tylko być może. Na pewno to jest tak, że jeszcze się sezon nie skończył i do października, do początku października na pewno trwa i na pewno się jeszcze w tym momencie o tym nie myśli, przynajmniej na moim poziomie i w mojej sytuacji. W ogóle nawet nie zastanawiałem się, czy w ogóle jest opcja gdzieś indziej pójścia, jeździć albo coś w tym stylu. Po prostu czekamy, aż się sezon skończy i na pewno będę walczył o to, żeby w tej Ekstralidze w przyszłym roku częściej się pokazać. Jest taki jeden klub w Polsce, co czasami mówi się, że czasami jak zorganizuje Grand Prix, to zaprosi na rezerwę potencjalnych nabytków. Co ty na to? No nie wiem, czym się to złożyło, że dostałem szansę rezerwowego w Grand Prix. Być może to... Nie, to tylko pomówienie to takie. Tak, no nie wiem, ale no może tam będzie miejsce na przyszły sezon dla mnie, ale to... No właśnie, nie, takie to... odpowiedzi się ceni po prostu, a nóż Widelec. Tak, może. Strasznie lubię, jak zawodnicy, jak Grzegorz Walasek w ogóle nie ściemnia, po prostu tak jedzie, tak otwartym tekstem. Potem czasami ma jakieś tam problemy, ale to...
wiadomo, macie kontrakty, to rozumiemy, aczkolwiek też kibice wiedzą, jak jest. Oczywiście życzymy Ci bardzo dobrego miejsca w przyszłym sezonie. Niech się rzeczywiście ten skończy, bo on jeszcze trwa i wiele dobrego może się jeszcze wydarzyć. Dokładnie. Tak dla Ciebie, jak i dla drużyn, które będziesz prezentował. To tak już na koniec. Aha, jeszcze chciałem Cię tak, kiedyś przeszło mi do głowy, tego sobie nie zapisałem, ale bardzo mnie ciekawi, no, nie wiem, czy to jest, czy normalny jestem, że takie pytania zadaję, ale jak taki zawodnik młody, bo pytałem Dawida o to, jakim sprzętem dysponuje, bo tak czasami widzimy tam Macena, Bartosza, tam po 5 motocykli stoi, tak sobie wybierają, a dzisiaj to ta Hela pojedzie i ta, powiedzmy, Grażyna, no i tak stawiają sobie w boksie i jadą. Rozumiem, że 5 może nie masz, ale tam, nie wiem, 2-3? Tak, no to jeśli chodzi o podwozia, czyli ramę, no to dysponuję 3 takimi, ale cały czas się staram używać jednego silnika, jakiegoś tam najlepszego, który mi się wydaje, że jest najlepszy, żeby po prostu go czuć jak najlepiej, żeby się w niego wjeździć, no bo wiadomo, że jeszcze jestem za mało doświadczony i mam za mało tego czucia tych motorów, że tak mi ciężko przeskakiwać z jednego na drugi. Nie daj Boże, jak jeszcze trzeci gdzieś tam wejdzie w grę silnik. Dlatego staram się trzymać jednego, a te dwa kolejne są gdzieś tam albo do jakichś testów, albo tam rezerwowe, gdyby coś się złego wydarzyło na tym pierwszym. To i tak nieźle. I masz tak, że na przykład jedziesz bieg, nie? I tak sam to wymyślasz, że muszę zrobić to i to, przestawić w sprzęcie, tam, nie wiem, ząbek w górę, ząbek w dół, czy kogoś się radzisz w drużynie, czy na przykład jakiś team spirit jest, czy sam próbujesz? Na pewno u mnie, tak jakby w teamie, jest cały czas Sławomir, no, pan Sławomir Tronina, który ze mną już któryś, chyba trzeci albo nawet czwarty rok współpracuje. To chyba Fachura chyba, nie? Proszę? Fachura taka prawdziwa. Tak. No wiadomo, że z wielkim doświadczeniem w żużlu. No i on mi pomaga i mnie próbuje, pan Sławek, nakierowywać na te dobre drogi. Oczywiście mi to dużo pomaga. No i gdy na przykład w trakcie biegu coś myślę, że mógł zmienić i wiem co, to wiadomo, zjeżdżą, no i mówię panu Sławkowi, co ja o tym myślę. No i jak to są jakieś mniej ważne wydarzenia, no to tak jakby od razu wchodzą moje pomysły, żeby się też czegoś nauczyć, jeśli one nawet będą błędne. Ale jeśli nieraz dobrze myślę, no to mówi faktycznie, że też tak pan Sławek myśli, a nieraz po prostu mi mówi od razu, że to raczej nie w tą stronę, ale też wiadomo, że każdy się może mylić i nieraz się oboje pomylimy, także. Tak się mówi zawsze, że nie myli się ten, kto nic nie robi, nie? Więc ja tak. Dobrze, Bartek, czasami mówię do ciebie Bartosz, ja mam kolegę Bartosza, który mówi, że nie mówić do niego Bartłomiej, ale... Aha. Do ciebie Bartosz nie mówią, bo to z innej. Właśnie bardzo się często zdarza, że mówią Bartosz. A czasami tak jest, że Bartosze nie lubią, jak się mówi do nich Bartłomiej, a Bartłomiej nie lubią, jak się mówi Bartosz. No właśnie, bo to dwa różne w sumie imiona. Dygresja. Tak na koniec. Czy to twoja kariera? W sumie już 4 lata będzie po licencji. To tak sobie biegnie, tak jakbyś sobie tego zażyczył, jakbyś chciał od początku, czy coś jest nie tak? Nie, no wiadomo, że nie ma co popadać w jakiś zachwyt, bo tak samo można się do masy rzeczy w tym sezonie też przyczepić i wiadomo, i poprawiać tak samo masę różnych błędów i w przygotowaniach i ogólnie we wszystkim, także to nie ma znowu też nie wiadomo szały, nie wiadomo jakiego. No ale jako taką, to jeśli chodzi o moje wykonanie, no to jest najlepszy dotychczas, a wiadomo, że chciałoby się jeszcze lepszych i do tego na to pracuję, żeby jeszcze był lepszy kiedyś, czy tam za rok, czy jak najszybciej. No więc tego tobie oczywiście życzę, żeby było jak najlepiej, śledzimy karierę wszystkich, śledzimy karierę rodowitych Tarnoganów, to wiadomo, ale też wszystkich młodych zawodników, jak najbardziej, bo wy tak naprawdę jesteście przyszłością tego sportu i każdy, ci kolejni tam następcy was i tak dalej, więc
A czasy dla żużla mimo wszystko ciężkie, bo to jest jak jest teraz. Tak jest. Może w Polsce to jeszcze ładnie wygląda, ale to też tak może być, że za jakiś czas będzie gorzej. Bartłomiej Kowalski, zawodnik Elczak z Włókniarza Częstochowa, był moim i państwa i gościem państwa, waszym gościem, nie państwa. Państwa to są państwa i miasto, taka gra. To co, Opole wchodzi do pierwszej ligi? Miejmy nadzieję, bo to jest jestem z tym skrzydłem związany. Tak. A mistrzem Polski kto będzie? Oj, nie wiem. W ogóle nie wiem, zobaczyłem, bo tak jest sport teraz nieprzewidywalny. A do spadku jeszcze im powiedz w takim razie. Spadek też nie chcesz się wypowiedzieć, czy może... Tak... Nie, to nie należy do mnie, a takie prognozy, żeby przewidywać, a będziemy bić na pewno. Nie życzę nikomu, bo to na pewno nic miłego. Nic miłego, szczególnie dla kibiców, bo tam zawodnicy sobie... Tak. Ja tam jestem przekonany, że zawodnicy sobie i tak poradzą, ale kluby po prostu, szkoda, smutek, nie? Jak to zawsze bywa. Bartek Kowalski, już bez tych Bartoszów i Bartłomiejów. Dzięki, chyba że jeszcze chcesz coś powiedzieć tam do gawędzi kibiców, to śmiało. Podziękować za zaproszenie jeszcze raz i pozdrowić wszystkich kibiców Żużla w całej Polsce, nie tylko w Tarnowie, ale tarnowskich kibiców. Mhm. Bardzo pozdrawiam. Jasne, myślę, że częstochowscy też będą oglądać, także... Tak, częstochowskich kibiców, wszystkich kibiców. No. Bartek Kowalski, jeszcze raz dużo zdrowia. Naprawdę 8 września do ciebie zadzwonię, czy albo żebyś mi wysłał, czy jesteś w tym blaku, czy nie. Bo jeśli nie, no to ja nie wiem. To przebiegnę dookoła osiedla na przykład. Nie wiem. Niesamowite to będzie. Liczę na to, że to tak będzie wyglądać. Proszę państwa, szyderca, Jeszcze. Dobrze. Rafał Martuszewski, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie kanał, zawsze to mówię. I tam te dzwoneczki, tam sobie kciuki w górę dajcie i tak dalej. Bartek na pewno też by chciał powiedzieć, żeby dać kciuka w górę za jego rozmowę, nie? Tam, tak jest. Tak. No to klikajcie. Klikajcie, do zobaczenia. Kiedyś tam coś nagramy jeszcze, pogadamy. Może nawet Bartek też nas kiedyś jeszcze odwiedzi. Cześć, dobrej nocy, do widzenia. Nie wiem, kiedy oglądacie. Już nie mówię nic. Cześć. Do widzenia.